Przyszła jesień kolorowa i pogoda z nią książkowa. Co to znaczy, zapytacie? A czy książki wyczytacie? Dziś jest 5 listopada, piękne święto nam wypada. Dzień postaci z bajek świętują wszystkie kraje. Gdy za oknem świat się mieni odcieniami pomarańczy i czerwieni, wyszli z książek, by zobaczyć oko piękne tym uraczyć. Usłyszeli, że nie słota, ale piękna polska jesień złota słynie w świecie swym urokiem i zachwyca z każdym rokiem. Wyszedł wilk i do kapturka krzyczy, że ta liści górka tak zachęca do zabawy, że nie będzie zjadał bawy. I zaczęli oczywiście sprawdzać, jak latają liści. Niespodziankę wilk więc sprawił, gdy z kapturkiem się grzecznie bawił. A na łąkę wyszedł zwierz, jak się zowie, chyba wiesz. Króle lew z synem oglądają, jak się ładnie układają. Jak ta jesień Polsce służy i jak urok jest jej duży. Leżą i widoki podziwiają. W sercu zachwyt wielki mają. A nad stawem rybak z rybką, która pływa sobie gibko, oglądają brzeg jesienią, jak się liście pięknie mienią. Rybka z wody wyskoczyła, łuska złotem jej zalśniła. Rybak rybkę złotą chwali, pośród lśniących jezior fali. Pod dom, w którym mieszka z krasnalami razem Śnieżka, jesień przyszła, pod sam płot, tak cichutko, niczym kot. Wszystko wokół pozmieniała, trawa cała zbrązowiała, a królewna i krasnale nie przejmują się tym wcale. Pszczółka Maja z guciem szuka, czy gdzieś jest ostatnia sztuka, kwiatka w sadzie, może soku z jabłek, gruszek jak co roku. Sad jesienią piękna sprawa, tym widokiem się napawa i sadownik, i zwierzyna, co zapasy rozpoczyna. Wyszedł na przechadzkę kot, w bajce to był niezły łot. Ale w parku pośród liści o spokoju sen się ziścił. To logiczne zatem, że ludziom on podoba się. Słychać hasło, że kot może zostać. Taka to spokojna postać. Zabierz mamę, tatę, kogo chcesz i wyjdź tak jak któryś zwierz. Zobacz jesień dookoła, jak kolorem ciebie woła. Jak jest piękna w sadzie, w lesie, o tym głośno wieść się niesie. Pora roku wyjątkowa, barwna, zmienna, kolorowa. Nic dziwnego, że każdej bajki bohater ochoczy wyszedł ją podziwiać i nacieszyć oczy.